rodzi się nadzieja dla nas. Możemy ją przyjąć, możemy odrzucić, podobnie jak 2000 lat temu. To, że rodzi się nadzieja, w ciemności rodzi się światło, to nie znaczy, że nagle każdy jest w blasku. Często sobie myślimy, że takie jest działanie Boże, ale żeby zobaczyć, jak Bóg działa, trzeba wrócić do Betlejem. Rodzi się nadzieja i kto ją otrzymuje? Ci, którzy przychodzą do Jezusa. To nie jest tak, że nagle całe Betlejem jest oświetlone nadzieją, ale ci, którzy przychodzą do groty. Przyjście Pana zmienia wszystko, ale dla tych, którzy przyjmują światło. Równie dobrze przyjście Pana nie zmienia nic dla tych, którzy światła nie przyjmują.